Znajdujemy się na budowie nowej kotłowni szczytowej w elektrociepłowni gdańskiej. Wrzucamy dzisiaj dwa kotły elektrodowe przez otwór technologiczny w stropie 8+. Kotły, które przyjechały do nas ze Szwecji, wypionujemy dwoma żurawiami. Od poniedziałku rozpocznie się budowa konstrukcji stalowej, która będzie de facto w wysokości tego już istniejącego budynku. Zamkniemy ścianami, dachami i wtedy wszystkie kotły będą miały już zadaszenie i będziemy podłączać kotły gazowe, kotły elektrodowe rurociągami do istniejącej już instalacji ciepłowniczej, elektrociepłowni, która dostarcza ciepło dla miasta. Technologia kotłów elektrodowych świetnie wpisuje się w naszą strategię w zakresie zeroemisyjności. Kotły elektrodowe to źródła szczytowe i rezerwowe jednocześnie, które bardzo dobrze współpracują z zainstalowanymi źródłami podstawowymi w elektrowni Gdańsk. Technologicznie kotły elektrodowe polegają na tym, że specjalnie przygotowana woda wewnątrz jest rozgrzewana do wysokich temperatur poprzez przeskok iskry wysokich napięć między elektrodami. Czyli 15 000 V przeskakuje między elektrodą ujemną a dodatnią, powodując rozgrzewanie wody. Ta woda przechodzi na wymiennik i w wymienniku woda jest podgrzewana już w sieci. Kotły gazowo-olejowe pracują na zupełnie innej technologii. Tam dostarczając lub olej, lub gaz, podgrzewamy wewnętrzną wodę, która po prostu jest bezpośrednio wtłaczana do instalacji ciepłej wody.